Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed takim audytorium wystąpić i przedstawić temat produkcji parz objętościowych, a opłacalność produkcji mleka, ale pozwólcie też Państwo, że złożę w tym miejscu serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę naszej katedry, moją osobistą z Panem tutaj z Federacją, Polską Federacją Hodowców Bydła, Producentów Mleka na ręce Pana Prezydenta Hondzlika. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, po tych dwóch pięknych wykładach w sesji pierwszej, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z innowacjami, czy powiedzmy nową wizją genotypowania, modelowania krowy, czy tej właśnie krowy przyszłości, jak to pięknie zostało ujęte w tytule naszej konferencji, chciałbym przejść do zagadnień związanych z bazą paszową. Mianowicie produkcja mleka to nie jest, proszę Państwa, produkcja drobiarska, gdzie możemy w zasadzie wszystko zapiąć na ostatni guzik. To jest, proszę Państwa, produkcja, która wiąże się z czynnikiem produkcji, jakim jest ziemia. I praktycznie od dostępności areału zależy, ile jesteśmy w stanie wyprodukować pasz objętościowych i jakie stado jesteśmy w stanie, proszę Państwa, wyżywić. A do tego jeszcze dochodzi kwestia, żeby te pasze objętościowe, które są niezbędne w produkcji mleka, były jak najwyższej jakości. Jak doskonale Państwo wiecie, w produkcji mleka, analizując koszty, i tutaj dowodzą tego różne badania, zarówno nasze krajowe, jak i zagraniczne, praktycznie koszty żywienia zajmują 50%. Oczywiście to się kształtuje różnie w zależności od skali produkcji, w zależności od jak gdyby systemu żywienia, od również organizacji całej bazy paszowej, ale nie ulega wątpliwości, że te koszty, jeżeli analizujemy rentowność produkcji mleka, są po prostu bardzo istotne i tutaj doskonalenie jak gdyby działań i całych, że tak powiem, zabiegów technologicznych, no jest kluczowe, żeby ten sukces, który potencjalnie tkwi w tej krowie przyszłości, jak gdyby został skonsumowany. Bo co z tego, że będziemy mieli super krowy, super genotypy i tak dalej, będziemy doskonale selekcjonować, jeżeli baza paszowa będzie wadliwa. I dlatego uważam, że również w kontekście tej skomplikowanej technologii produkcji mleka, która łączy przecież dział produkcji roślinnej i dział produkcji zwierzęcej, właśnie zwrócenie na pasze objętościowe, na ich produkcję, na modelowanie ich jakości jest bardzo ważne. Proszę Państwa, jeżeli przeanalizujemy koszty żywienia i przeanalizujemy pasze, które stosujemy w żywieniu bydła, to kluczową sprawą jest ograniczanie czy po prostu minimalizacja jednostkowych kosztów produkcji kilograma suchej masy, kilograma białka czy jednostki energii. I w oparciu o pasze, które cechują się właśnie tymi niskimi jednostkowymi kosztami, powinniśmy budować bazę paszową. I tutaj, proszę Państwa, jak gdyby różne badania, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, wskazują, że w tej hierarchii pasz pierwsze miejsce, jeśli chodzi o niskie koszty produkcji kilograma suchej masy, białka czy energii, zajmują użytki zielone. A jeżeli analizujemy teraz potencjalnie pasze, które z tych użytków zielonych możemy uzyskać, to najtańsze jest pastwisko. Następnie każda forma konserwacji zwiększa koszty jednostkowe i tak w drugą w kolejności na dzień dzisiejszy, którą zalecamy, to jest oczywiście konserwacja poprzez kiszenie, czyli uzyskanie kiszonek i to jeszcze nie z runi świeżej czy silnie podsuszonej, tylko z runi przewiędniętej. Wiele badań dowodzi, że właśnie ta pośrednia forma przewiędnięcia, bo proszę Państwa, często w tym slangu praktycznym używacie Państwo, używamy, bo też mi się to zdarza, siano kiszonka. Siano kiszonki my nie produkujemy. My produkujemy, proszę Państwa, kiszonki z runi przewiędniętej. I tym optymalnym zakresem przewiędnięcia właśnie to jest 30 do 40% suchej masy w surowcu. Kolejny sposób konserwacji, cały czas popularny, to, proszę Państwa, siano,
siano, które już cechuje się wyższymi jednostkami, wyższymi kosztami jednostkowymi produkcji energii, jak w tym zestawieniu, gdyż tutaj no, jak gdyby zagrożenie wystąpienia strat z tytułu specyfiki tej konserwacji jest po prostu zdecydowanie większe. My po prostu nie mamy pogody, jak, że tak powiem, w centralnych rejonach Kanady czy Stanów Zjednoczonych, gdzie jeżeli po prostu zbiera się odrost, to mamy pewną pogodę, a wtedy siano doskonałej jakości można wyprodukować. I w tym zestawieniu, proszę Państwa, jeszcze zwracam uwagę na jedną z pasz. Tu akurat specjalnie to jest pokazane, zielonka z kukurydzy, czyli jeszcze jak gdyby surowiec niezakiszony, który od razu z punktu widzenia jednostkowych kosztów produkcji energii zdecydowanie się wyróżnia in minus. Czyli mamy generalnie z zielonek produkcji polowej wyższe koszty. Na dzień dzisiejszy mówimy, to jest bardzo popularne, że tak powiem, twierdzenie, zresztą promowane przez Unię Europejską, sustainable intensification, czyli zrównoważona intensyfikacja produkcji rolniczej na różnych etapach. To również dotyczy produkcji pasz objętościowych. I tutaj z badań niemieckich, jak możemy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy wybrać paszę na podstawie analizy kosztów krańcowych nawożenia, które stanowi, można powiedzieć, taki główny czynnik plonotwórczy w produkcji pasz, to widzimy, gdzie najlepiej opłaca się intensyfikować produkcję paszy. I proszę Państwa, tutaj na pierwszym miejscu znowu jest pastwisko, na drugim miejscu jest kiszonka z kukurydzy i kolejne pasze. Czyli w obrębie tych dwóch jak gdyby upraw paszowych opłaca się zwiększać nakłady, tu dokładnie z punktu widzenia wzrostu nawożenia azotem, po to, żeby uzyskać więcej paszy od strony ekonomicznej opłacalnej. Proszę Państwa, dlaczego na to pastwisko zwracam uwagę? Ten wykres bardzo mi się podoba z literatury. Pokazuje jednoznacznie, i zresztą to Państwo na pewno kojarzycie teraz też z wielu informacji medialnych i o tym wiemy, że jeżeli będziemy zwiększać udział runi pastwiskowej w dawce pokarmowej, to automatycznie względny koszt produkcji 1 litra mleka będzie spadał. I doskonale tu widzimy, punktem odniesienia jest feedlot amerykański, gdzie mamy wyłącznie TMR, a następnie jeżeli wchodzimy w pasze z użytków zielonych, a w szczególności właśnie wypas, automatycznie schodzimy z kosztem produkcji mleka i dochodzimy do tych krajów, które wykazują największą konkurencyjność z punktu widzenia skali globalnej, jaką jest Nowa Zelandia i Australia. I wtedy nie ma co się dziwić, że oni mają tą przestrzeń do dumpingów niekiedy, czy do po prostu gry na rynku mleka, no bardzo dużą, bo mają tanie pasze. Oczywiście to jest kontekst tutaj rozważań tylko i wyłącznie teoretycznych, no bo wiadomo, do tego dochodzą warunki siedliskowe, które w naszym przypadku nie pozwalają na zastosowanie tych właśnie tanich pasz albo pozwalają na zastosowanie tylko w ograniczonym zakresie. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli rozważyć z mojego punktu widzenia modele produkcji mleka w kontekście sięgania do pasz z użytków zielonych, czyli do tej bazy, która jest po prostu tania, która z natury rzeczy będzie rzutować na koszty produkcji pasz i na rentowność produkcji mleka, można by przyjąć, że na dzień dzisiejszy w Polsce mamy takie właśnie trzy modele. Pierwszy z nich to, i chyba to najbardziej dotyczy większości tutaj słuchaczy, większości z Państwa, to intensywna produkcja mleka w systemie TMR, gdzie praktycznie pasze mamy w formie konserwowanej, w formie kiszonek, czy właśnie siano kiszonek, gdzie surowcem dla dopełnienia kukurydzy mogą być zarówno trwałe użytki zielone, czyli tuzy, jak i puzy, czyli przemienne użytki zielone, czyli pasze pozyskiwane na gruntach ornych, trawy motylkowate, czy mieszanki traw z motylkowatymi. Mamy, proszę Państwa, drugą opcję, taki trochę system irlandzki, tylko nie do końca w Polsce możliwy do zastosowania, bo my niestety mamy określony klimat, czy taki mamy klimat, można by sparafrazować,
gdzie idziemy w kierunku niskonakładowej technologii produkcji mleka, a mianowicie, gdzie bazujemy na trwałych użytkach zielonych. Takie gospodarstwa też, proszę Państwa, w Polsce mamy, gdzie praktycznie kukurydzy nie ma albo jest w bardzo ograniczonym zakresie, a bazujemy na paszach właśnie tanich z pastwiskiem albo wyłącznie na sianokiszonkach czy kiszonkach z runi przewiędniętej, z łąk czy z użytków zielonych. I wreszcie trzecia opcja, chyba reprezentowana tutaj w audytorium w najmniejszym zakresie, ale która rośnie, bo ten rynek się rozwija, to proekologiczna czy ekologiczna produkcja mleka, gdzie wtedy wyłącznie bazą jest pastwisko albo pasza konserwowana, jaką jest siano. Czyli całkowita rezygnacja z kiszonek i jak gdyby uzyskanie w żywieniu efektu tego typu, że surowiec możemy przeznaczyć do produkcji wysokojakościowych serów i praktycznie produktów mlecznych, które uzyskują potem na rynku bardzo wysoką cenę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten pierwszy model, tutaj celem produkcji pasz na użytkach zielonych jest maksymalizacja produkcji mleka. Czyli praktycznie ten model, gdzie mamy doskonały genotyp krowy, staramy się zapewnić jak najlepiej lepszej jakości pasze, gdzie wielokrotnie, proszę Państwa, z trwałych użytków zielonych pasze nawet doskonałej jakości, ale i tak są tylko uzupełnieniem kiszonki z kukurydzy. Ponieważ tutaj bazą jak gdyby wżywienia jest kukurydza, odpowiedni, że tak powiem, odpowiednia technologia, odpowiedni zbiór, konserwacja powinna właśnie dać w efekcie po prostu surowiec idealny w żywieniu bydła i praktycznie wtedy kiszonki, sianokiszonki z użytków zielonych będą stanowić dopełnienie dla zbilansowania dawki pokarmowej. Jeśli chodzi zatem o dbałość o bazę paszową, to na pewno tutaj będziemy mieli do czynienia z dużymi nakładami na produkcję pasz, z renowacją użytków zielonych, z odpowiednim nawożeniem i oczywiście zabezpieczeniem, zakonserwowaniem po prostu surowca. W drugim modelu, proszę Państwa, tutaj użytki zielone grają kluczową rolę w dawce pokarmowej. Staramy się po prostu w żywieniu zwiększać udział pastwiska i sianokiszonki lub bazować wyłącznie na paszach konserwowanych, ograniczać dawkę paszy treściwej i przede wszystkim działać w kierunku optymalizacji nakładów na produkcję pasz i obniżać jednostkowe koszty żywienia, żeby po prostu uzyskać jak najlepszy efekt przy oczywiście zdecydowanie niższej wydajności od krowy. Ale jak gdyby zebrać bonus tego typu modelu produkcji tym, że krowy są, że tak powiem, bardziej długowieczne, są bardziej zdrowe, są niższe nakłady na opiekę weterynaryjną i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie, proszę Państwa, ten trzeci model, w którym praktycznie eliminujemy z dawki pasze konserwowane za pomocą kiszenia, rezygnujemy z kiszonek i wtedy kluczową rolę odgrywa pastwisko, odgrywa siano jako pasza konserwowana na okres żywienia pozawegetacyjnego. Też musimy oczywiście o użytki zielone dbać, ale tym celem kluczowym jest wysokiej jakości surowiec, który zresztą może być certyfikowany, bo takie certyfikaty Unia wystawia jako hej milk czy hoj milś, czyli po prostu mleko sienne, tak w mojej ocenie trochę dziwnie przetłumaczyli to nasi prawnicy na nasz język, akurat tego typu kategorie surowca, no bo już słyszałem różne opinie, że ta sień to się może różnie tam kojarzyć w bezpośrednim takim rozumieniu, ale mleko sienne to po prostu oznacza, że to jest mleko wyprodukowane z siana. I dzięki temu możemy przetwarzać taki surowiec na doskonałe produkty mleczne, chociażby sery PDO z tym charakterystycznym znaczkiem pochodzenia regionalnego i automatycznie na rynku po prostu uzyskujemy za taki surowiec więcej mleka. I tu jest ta przestrzeń, proszę Państwa, dla małych gospodarstw. Właśnie dla mniejszych gospodarstw, gdzie są mniejsze stada, gdzie można ten surowiec przetwarzać. Pytanie o zorganizowanie tego przetworzenia i jak ten, że tak powiem, lepszy, w cudzysłowie, produkt, ale o tych lepszych parametrach odżywczych czy powiedzmy smakowych ma dotrzeć na rynek. To jest oczywiście pytanie otwarte.
Proszę Państwa, jeżeli porównujemy teraz kluczową rzecz z punktu widzenia efektów żywienia bydła, a wydajności mleka przy poszczególnych systemach żywienia, to widzimy ogromne różnice. To znaczy, jeżeli tutaj akurat jest porównywane pastwisko, oczywiście plus pasza treściwa, czyli powiedzmy taki model irlandzki, pastwisko plus PMR i typowe TMR, to widzimy różnicę w pobraniu suchej masy i widzimy oczywiście różnicę w wydajności mleka. Pytanie o koszty, pytanie o ocenę rentowności takich systemów. Proszę Państwa, przy wyborze systemu żywienia i w ogóle jak gdyby wykreowania modelu produkcji mleka, który będzie wpisany w określoną strukturę użytków rolnych w danym gospodarstwie, kluczową rolę będzie odgrywać czynnik zwierzęcy, czyli rasa bydła. I tutaj oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, ja akurat prezentuję rasy, które są przystosowane do żywienia pastwiskowego, taką rasą na pewno nie będzie HF. To jest logiczne. Po prostu HF jest przystosowany, żeby żywić tego typu właśnie bydło w systemie TMR, żeby optymalizować dawkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno wtedy ten czynnik rasowy, no tutaj będzie odgrywał rolę przy wyborze i należy to odpowiednio dopasować. Innym elementem, który może decydować o wyborze systemu produkcji przy określonej oczywiście strukturze bazy paszowej, może być jakość surowca. I tutaj, proszę Państwa, znowuż to jest jak gdyby pokazanie tych efektów wysokiej jakości surowca mlecznego, który towarzyszy właśnie tej produkcji mleka proekologicznej. Jak porównujemy, proszę Państwa, system pastwiskowy z TMR-em, to jest udowodnione przez wiele badań związanych z technologią żywności. Dietetycy to podkreślają, że chociażby taki CLA, to jest taki związek sprzężone kwasy, dieny kwasu linolowego, które po prostu są jak gdyby takim balsamem dla naszego serca i układu krążenia. I więcej zdecydowanie tego typu właśnie kwasów nienasyconych jest w mleku, który uzyskujemy z pasz zielonych, w tym również z pastwiska. I wtedy oczywiście kwestia, żeby zdyskontować ten lepszej jakości surowiec w skupie. Proszę Państwa, dochodzi do tego kwestia dobrostanu zwierząt. To jest też kluczowa rzecz, na którą Unia Europejska na dzień dzisiejszy zwraca bardzo dużą uwagę i na tym tle no, w priorytetach badawczych, przynajmniej łąkarskich, czyli po prostu no, z tej dziedziny, w której się wywodzę i uprawiam naukę, no po prostu to jest jedna z ważnych rzeczy, żeby to podejmować, bo taki też jest trend na Zachodzie. Za chwilę Państwu pokażę, jak kompanie mleczne reagują i wychodzą naprzeciw pewnym priorytetom, które gdzieś tam powiedzmy w Komisji Europejskiej, czy dokładnie w Dyrektoriacie Rolniczym się pojawiają. Widzimy wyraźnie, że tutaj ilość plusów w tym zestawieniu praw zwierząt, no zdecydowanie się pojawia więcej chociażby w kwestii tutaj ostatniej, czyli ekspresji naturalnych zachowań w kontekście określonego behawioru naturalnego. To wszystko jest na pastwisku, czego nie ma w alkierzu, to jest jasne. Stres też z korzyścią, zdrowie, czyli wolność od bólu, urazów, chorób. Na pewno potencjalnie więcej zdarzeń możemy mieć w oborach, gdzie jest ścisk, gdzie po prostu krowy się przemieszczają w określonych pomieszczeniach niż na pastwisku. Proszę Państwa, przykład, że to już ma miejsce, to chociażby Frisian Campina, gdzie, proszę Państwa, jak gdyby z racji przetwórstwa mleka pojawiają się inicjatywy, ażeby promować w formie różnych premii właśnie żywienie pastwiskowe albo powiedzmy parapastwiskowe. Czyli tutaj nie chodzi o to właśnie, żeby powiedzmy stada, które utrzymywaliśmy w systemie TMR całkowicie w alkierzu, teraz całkowicie przebudować w żywienie pastwiskowe, bo to po prostu trzeba mieć do tego warunki. Te warunki mają chociażby Irlandczycy czy chociażby Nowozelandczycy. Natomiast chodzi o to w Holandii na przykład, żeby krowy wypasać przez pewien okres czasu w okresie wegetacyjnym przez minimum 120 dni w roku, minimum 6 godzin. Czyli krótko mówiąc, kombinujemy, co oczywiście ta teza pewno się tutaj kolegom żywieniowcom nie spodoba, ale staramy się łączyć paszę zieloną, czyli zielonkę pastwiskową z TMR-em.
I specjalnie w internecie szukałem danych najnowszych, jak ten projekt się przyjął w Holandii z punktu widzenia tego holdingu Frisian Campina. Otóż 80% gospodarstw podjęło umowy, żeby zawrzeć właśnie w kontekście tej możliwości i krótko mówiąc otrzymać bonus w wysokości, jak Państwo widzicie, 1,5 euro za 100 kg mleka. Jest oczywiście druga opcja, Partial Outdoor Grazing Premium, czyli 0,36 euro za 100 kg mleka. Jeżeli minimum 25% stada bydła w gospodarstwie będzie się wypasać przez 120 dni w roku, tu bardziej chodzi o to, żeby nie całe stado chodziło sobie na pastwisko, tylko na przykład no, krowy zasuszone czy powiedzmy inne kategorie niż te, które są wysokiej laktacji. Czyli widzimy, proszę Państwa, że jest pewien trend, który wychodzi naprzeciw pewnym priorytetom unijnym związanym z behawiorem, z dobrostanem zwierząt, z jak gdyby spowodowaniem, że również uwzględniamy w żywieniu pasze pastwiskowe, a nie tylko krowa, jak gdyby od początku do końca jest skazana na TMR. Proszę Państwa, jeżeli tak, no to w tym momencie spójrzmy na użytki zielone i na kluczową sprawę, jakim jest skład botaniczny runi. Mianowicie, jeżeli popatrzymy sobie na elementy optymalizacji jakości paszy podstawowej w produkcji mleka, to właśnie nie sam system żywienia, nie skomponowanie doskonałej dawki pokarmowej będzie odgrywać największą rolę, ale na podstawie tego trójkąta tą największą rolę odgrywa skład botaniczny runi. To jest po prostu istota rzeczy, żeby nasze użytki zielone wreszcie uproduktywnić, żeby one, mimo że są i stanowią bardzo duży potencjał, to cały czas nie są do końca w pełni wykorzystane. I tutaj widzę bardzo dużą szansę na to, żeby generalnie, bo w niektórych gospodarstwach to oczywiście nie będzie możliwe, ale z punktu widzenia całości produkcji mleka w Polsce rzeczywiście zrobić postęp, zadbać o bazę paszową i w szczególności doskonalić technologię, jeśli chodzi o pasze z użytków zielonych. Bo my technologię uprawy kukurydzy mamy zapiętą na ostatni guzik. I to często na seminariach właśnie wychodzi, że po prostu słuchacze no doskonale wszystko wiedzą na temat uprawy kiszonki, uprawy kukurydzy kiszonkowej, ale z użytkami zielonymi popełniają cały czas wiele błędów. Proszę Państwa, ten potencjał jest ogromny, bo z naszych badań w katedrze, taką syntezę robiłem też ostatnio na potrzeby wykładów, widać wyraźnie na tle wielu danych i doświadczeń, które wykonywaliśmy, że spokojnie w warunkach Wielkopolski, bo tu głównie pochodziły materiały, które były wzięte do analiz, możemy wyprodukować z trwałych użytków zielonych 11 ton suchej masy z hektara, a z przemiennych użytków zielonych, czyli tych najbardziej wydajnych traw, czy wręcz odmian hodowlanych, nawet 15 ton suchej masy z hektara. Jeżeli to przeliczymy na białko, to są ilości rzędu ponad 1,5 tony białka z hektara z tuzów i praktycznie 2,3 tony białka z hektara, jeśli chodzi o przemienne użytki zielone. Czyli takie mamy możliwości. Oczywiście ktoś od razu powie, ale mamy suszę. No bo taka jest prawda. W tym roku niestety ta aura nie była sprzyjająca dla użytków zielonych. Natomiast jeżeli spojrzymy średnio na przebieg uwarunkowań pogodowych w kraju, czy nawet w naszej Wielkopolsce, gdzie tutaj mamy no, deficyty chyba największe, jeśli chodzi o właśnie klimatyczny bilans wodny, no to jasno, proszę Państwo, śledzicie w Jungu te wszystkie alerty pogodowe, no to tam doskonale widać. No, u nas jest najgorzej, krótko mówiąc. Okolice Poznania i to się różnie układa w tych cyklach dwumiesięcznych, ale rzeczywiście no, jakoś tutaj cały czas mamy niedobory wody. Niemniej użytki zielone, proszę Państwa, są w obniżeniach terenowych. Użytki zielone są w specyficznych siedliskach, gdzie po prostu naturalny podsiąg wody zapewnia określony potencjał plonotwórczy. A jeżeli mamy te użytki zielone na glebach mineralnych, to są przykłady gospodarstw w Wielkopolsce też, gdzie już są deszczownie. I tu się otwiera nowy temat, żeby zacząć sterować produkcją pasz z użytków zielonych poprzez jak gdyby stosunki wilgotnościowo-powietrzne, czego kiedyś cały czas mówiono nam, że to się nie opłaca. Tylko warzywa, można powiedzieć ziemniaki frytkowe i tak dalej, tam deszczownie mogą być, ale nie na pewno użytki zielone. A tutaj się okazuje, że to wygląda już nieco inaczej. Są przykłady gospodarstw w Wielkopolsce, gdzie są deszczownie na użytkach zielonych.
Proszę Państwa, jeżeli teraz wybrać metodę renowacji z takiej puli, którą mamy tutaj potencjalnie do wykorzystania, to oczywiście, żeby szybko przebudować skład botaniczny Runii, to oczywiście powinniśmy sięgać do tych metod radykalnych, czyli zarówno podsiew, jak i zasiew nowych mieszanek, bo tam wprowadzamy gatunki, które po prostu pod względem jakości będą kluczowe dla uzyskania i wysokiego plonu, i wysokiej wartości pokarmowej. Proszę Państwa, no istota renowacji to tylko takie obrazki tutaj, powiedzmy, poglądowe. Mamy zły stan użytków zielonych, stosujemy metodę renowacyjną, chcemy otrzymać ruń pełnowartościową, chcemy mieć efekt w produkcji mleka. Proszę Państwa, my mamy, to jest akurat nasz siewnik podsiewowy ze stacji doświadczalnej w Brodach, wykonujemy również usługi podsiewowe. Także nie ma lepszej rekomendacji dla podsiewu, jeżeli się jedzie do rolnika na drugi rok i człowiek mówi, panie, krowy dają więcej mleka. To jest właśnie to bezpośrednie przełożenie poprawy stanu użytków zielonych na efekt produkcji mleka, w którym to właśnie produkcji mleka przetworzymy lepszej jakości pasze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o użytki zielone, powinniśmy je monitorować i powinniśmy reagować właśnie bardzo szybko, jeżeli po prostu będziemy widzieli jakieś oznaki degradacji. To są akurat moje badania, gdzie na konkretnej łące widzimy, jak się kształtuje jednostkowy koszt produkcji 1 megajoula NEL. Widzimy wyraźnie, że po zasiewie, w tym momencie jest zasiew mieszanki, jest całkowita renowacja łąki, koszty kształtują się bardzo nisko przez pierwsze 4 lata, ale coś już się dzieje, że w roku 5 wegetacji zaistniał jakiś czynnik degradujący, może susza, może złe warunki zimowania, że ten koszt jednostkowy od razu idzie nam w górę. I w tym momencie powinniśmy reagować, zastosować podsiew, żeby te jednostkowe koszty znowuż zbić w dół, a one powinny być zbite do tego poziomu zielonej linii, która oznacza próg dochodu rolniczego netto. Czyli krótko mówiąc, można w ten sposób analizować paszę, że z punktu widzenia jednostkowych kosztów, jeżeli uzyskamy wartości niższe niż ten próg dochodu rolniczego netto w produkcji mleka, czy jak gdyby tej wartości przetworzenia paszy w mleko, to wówczas produkujemy, czy mamy bazę paszową opłacalną od strony ekonomicznej. Proszę Państwa, te efekty lepszej jakości paszy z tytułu podsiewu w tym konkretnym doświadczeniu, no to są oczywiście pokazane tutaj w odniesieniu do plonu suchej masy, do jakości w tym momencie reprezentowanej przez energię metaboliczną netto i megajoule i oczywiście do kosztu jednostkowego produkcji mleka, tak zwanego progu zysku, który od razu, widzicie Państwo, że spada nam w porównaniu do paszy, która pochodzi z powierzchni kontrolnej. Oczywiście te badania mają już swoją historię, stąd te ceny mleka no są trochę, proszę Państwa, abstrakcyjne, ale mi chodzi o pokazanie po prostu relacji, że jesteśmy w stanie lepiej jakościowo paszą obniżać koszty jednostkowe produkcji mleka. Proszę Państwa, oczywiście tutaj mógłbym bardzo dużo mówić o kwestiach pratotechnicznych. Nie do końca w tym kierunku chcemy zmierzać, ale tylko pokażę, że mamy na dzień dzisiejszy technikę podsiewową opartą o nowoczesne siewniki darniowe różnego typu, w różnych formach możemy wprowadzać nasiona do darni. Jest to możliwe, czy to głównie poprzez usługi rolnicze, bo takich ofert jest coraz więcej, czy też poprzez no, zorganizowanie zakupu takiej maszyny w gronie no, grupy producenckiej, czy powiedzmy jakiegoś zespołu rolników, no bo tego typu sprzęt musi też się zwracać z punktu widzenia swojej pracy, a nie żeby tylko kupić taką maszynę, która kosztuje powiedzmy 80 do 100 tysięcy złotych i żeby ona tylko pracowała na ograniczonym areale. Czy chociażby tego typu sprzęty, siewniki Horsza, bardzo dobre sygnały mam z praktyki rolniczej, że przydają się i sprawdzają w renowacji użytków zielonych. Proszę Państwa, bardzo duża rezerwa tkwi w postępie biologicznym w hodowli traw i roślin motylkowatych.
I tutaj, proszę Państwa, należy do tego postępu sięgać. Należy stosować nowe, wydajne odmiany w renowacji użytków zielonych. I jak analizujemy strukturę wykorzystania postępu biologicznego, to mniej więcej tak ona się przedstawia. To są też moje analizy, gdzie proszę zauważyć, praktycznie 80% konsumentów nasion to są hodowcy bydła mlecznego. Czyli krótko mówiąc, nie powinno nas dziwić, jeżeli do nas będą, do gospodarstw będą tutaj, proszę Państwa, no będą przyjeżdżać akwizytorzy czy sprzedawcy nasion, traw motylkowatych, mieszanek, no bo po prostu tutaj firmy nasienne widzą bezpośrednie przełożenie swoich efektów hodowli i nasiennictwa w surowiec zwierzęcy, jakim jest mleko. Bydło mięsne, inne trawożerne, hodowcy koni, razem to jest 20%. Tam tyle jak gdyby materiału siewnego, który wytwarzany jest w naszym kraju, jest sprzedawane, a 80% mieszanek to są właśnie mieszanki dedykowane renowacji użytków zielonych w gospodarstwach mlecznych. A propos tego wątku roślinnego, chcę zwrócić uwagę na to, co my chcemy promować na dzień dzisiejszy, ażeby na użytkach zielonych i w oparciu o własne gospodarstwo, o własne zasoby ziemi produkować więcej rodzimego białka. O tym się cały czas mówi, jest program białkowy, doskonale to też Państwu znany. Po prostu staramy się wykreować modele produkcji rodzimego białka po to, żeby poprzez chociażby w przypadku użytków zielonych mieszanek trawiasto-motylkowatych, po to, żeby, proszę Państwa, ograniczyć import soi. To jest ten podstawowy cel. Oczywiście mamy już swoje odmiany polskie soi. Jest raczkująca, tak to określę, uprawa soi w naszym kraju. Ona się będzie rozwijać, bo prognozy są bardzo dobre, ale nigdy nie będzie w stanie zaspokoić tych potrzeb, które wynikają z punktu widzenia przemysłu paszowego. Ale można wiele zrobić, żeby ograniczyć zużycie koncentratów w żywieniu bydła poprzez doskonalenie właśnie bazy paszowej i uwzględnienie roślin motylkowatych również w dawce pasz podstawowych. Proszę Państwa, to jak import soi, jakie wyrządził szkody na użytkach zielonych, to bardzo dobrze możemy zobaczyć na tym slajdzie. Po prostu 25% potencjału produkcyjnego w przeliczeniu na białko ogólne to jest właśnie ta ilość importowanej soi. Niektórzy mówią, że my wręcz, proszę Państwa, kupujemy wirtualną ziemię, na przykład w Brazylii, w Argentynie czy nie wiem, w Ameryce Północnej, importując soję do Polski. I oczywiście ten import jest konieczny, bo mamy zwierzęta monogastryczne, mamy trzodę chlewną, mamy drób, gdzie praktycznie ta soja jest niezastąpiona. Natomiast w przypadku bydła mlecznego duży udział właśnie tej soi możemy zastąpić potencjałem białkowym, który tkwi w naszych gruntach, w naszych użytkach zielonych. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Jak popatrzymy sobie na badania, które są bardzo wymowne w przypadku właśnie plonowania runi łąkowej z punktu widzenia efektów też nawozowych, proszę zauważyć, że ten zielony słupek w tym przypadku, gdzie mamy trawy z motylkowatymi, dokładniej z koniczyną białą, tego typu mieszankę, to plon jest podobny jak mieszanka typowo trawiasta, żółty słupek, gdzie mamy po prostu konieczność nawiezienia, żeby uzyskać ten sam plon, 180 kg azotu. Czyli proszę zauważyć, ile nakładów więcej po prostu musimy wnieść, żeby uzyskać podobny efekt plonotwórczy i do tego jeszcze jakościowo na pewno tamta mieszanka będzie ciut gorsza niż właśnie ta motylkowato-trawiasta. Czyli proszę zauważyć, jakie tu są właśnie możliwości oszczędności w nakładach na produkcję paszy. I a propos tego nawożenia, proszę Państwa, gdzie oczywiście azot jest kluczowym czynnikiem plonotwórczym, parę wątków chciałbym też tutaj przytoczyć, a mianowicie możliwości racjonalnego wykorzystania nawozów naturalnych.
I tutaj jest oczywiście kwestia gnojowicy. W wielu gospodarstwach mamy obory bezsiołowe, mamy gnojowice i są jak najbardziej realne szanse, żeby ten potencjał nawozowy, który tkwi w gnojowicy, wykorzystać i to szczególnie na użytkach zielonych. Co jest warunkiem, żeby uzyskać, tak jak w tym przykładzie, podobny efekt plonotwórczy na tych samych poziomach nawożenia? Warunkiem jest nowoczesna technika aplikacyjna. No bo jeżeli my będziemy stosować, proszę Państwa, gnojowice standardowo poprzez rozbrysk tak zwany, czyli wtedy, gdzie mamy dużą emisję amoniaku do środowiska, do tego jeszcze problemy środowiskowe, to przede wszystkim, jeśli chodzi o plonotwórczość, tracimy azot i to bardzo dużo. Ale jeżeli mamy nowoczesną technikę aplikacyjną i wprowadzimy, a niekiedy zastosujemy iniekcję wręcz do darni, to automatycznie cały ten azot, cały potencjał składników będzie wykorzystany na plon i na jakość paszy. Proszę Państwa, kolejna sprawa, z którą mamy problem na użytkach zielonych, to pH czy wapnowanie, konieczność wapnowania. Możemy sobie dużo opowiadać o promocji produkcji rodzimego białka czy wprowadzaniu motylkowatych. No jeżeli nie będzie regulacji pH, a większość naszych gleb, szczególnie na wschodzie, bo takie analizy też były robione, tutaj w Wielkopolsce to wygląda lepiej, ale dużo gleb pod użytkami zielonymi na wschodzie po prostu są gleby kwaśne albo bardzo kwaśne, to nie będzie szansy, żeby wprowadzić motylkowate. I tu proszę zauważyć, tak to wygląda, jeśli chodzi o wartość pH na tle dostępności fosforu, kolejnego ważnego czynnika plonotwórczego, gdzie widzimy wyraźnie, jeżeli mamy odczyn kwaśny, to automatycznie wytrącają się nierozpuszczalne jony glinu i żelaza i po prostu ten fosfor jest niedostępny dla roślin. Natomiast jeżeli mamy wyższe poziomy pH, automatycznie mamy ortofosforany wapniowe i w tym momencie już możemy, proszę zauważyć, na górze mamy motylkowate. Czyli to jest jak gdyby też bardzo ważny czynnik. I z nawozowych kwestii jeszcze zwrócę, proszę Państwa, uwagę na potas, ponieważ potas, który jest niezbędny w żywieniu roślin łąkowych, może wielokrotnie generować problemy w żywieniu bydła. Po prostu mamy za dużo potasu w dawce i możemy mieć z tego tytułu wiele problemów metabolicznych. I tak, proszę Państwa, należy zwrócić uwagę na typ gleby, czyli po prostu na glebach torfowych na pewno to zapotrzebowanie będzie większe niż na glebach mineralnych. Jeżeli mamy motylkowate, też powinniśmy zwiększać nawożenie potasem, ale przede wszystkim, co już teraz wiemy, powinniśmy dzielić dawkę potasu na części. I tutaj, proszę Państwa, mamy kryterium zawartości w paszy, czy w surowcu kiszonkarskim, czy w runi w czasie zbioru, że nie powinno być więcej tego potasu niż 1,7% w suchej masie. Dlatego, że potas jest bardzo mobilny, że potas po prostu jest przyswajalny w 100%, może być przyswajalny w sposób tak zwany luksusowy i automatycznie będziemy mieli za dużo potasu i zaburzone stosunki mineralne w stosunku do sumy wapnia i magnezu i w stosunku do sodu na przykład. To jest duży problem. Proszę Państwa, problem wody. Tu widzimy wyraźnie taki modelowy rysunek, który pokazuje, jak wygląda krzywa plonowania użytków zielonych w centralnej części Polski, jeżeli mamy nawadniane użytki zielone, a czerwona krzywa pokazuje, co się dzieje, jeżeli mamy niedobory wody, to w okresie letnim mamy depresję plonu. I w tym momencie, proszę Państwa, możemy podejmować wiele jak gdyby działań, no i tym najbardziej racjonalnym to jest wprowadzanie deszczowni. To są oczywiście kolejne nakłady, ale jeżeli chcemy produkować paszę na użytkach zielonych, jest to na dzień dzisiejszy konieczne. To są dobre mieszanki, bo mamy już odmiany, które są odporne na stres termiczny i wilgotnościowy. To są wreszcie różne działania pratotechniczne, chociażby tak prozaiczne jak nawożenie obornikiem użytków zielonych, co krótko mówiąc daje w efekcie również lepszą odporność roślin na stres suszy.
No i wreszcie to, gdzie między innymi w projekcie, w którym uczestniczyłem, będziemy starali się wprowadzać, czyli monitoring, proszę Państwa, stanu użytków zielonych, ale też nie tylko użytków, ale innych upraw w produkcji polowej z punktu widzenia dostępności wiedzy, jaką mamy z satelitów. Na dzień dzisiejszy program Kopernikus i te satelity Sentinel 1, 2, 3 dostarczają za darmo, proszę Państwa, ogromne ilości materiału i wiedzy, którą będziemy starali się w coraz większym stopniu przetwarzać na pomoc i informacje dla rolników, żeby odpowiednio planować budżet paszowy, żeby odpowiednio się przygotować na różnego rodzaju zjawiska pogodowe. Proszę Państwa, tu przykład gospodarstwa, gdzie są deszczownie na użytkach zielonych, gdzie już steruje się jak gdyby gospodarką wodną i można zaplanować niezależnie od uwarunkowań, można powiedzieć, pogodowych produkcję paszy na użytkach zielonych. I ostatni wątek, bardzo krótko, zbiór. Może niekiedy to jest, można powiedzieć, kluczowa sprawa. Czyli taki wybór, zwłaszcza w pierwszym odroście, wybór koszenia runi, żeby uzyskać jak najlepszą jakość, a jednocześnie oczywiście odpowiedni plon. I tutaj już wiemy, że to się zamyka w zależności od typu florystycznego w fazie rozwojowej od kłoszenia do początku kwitnienia. A jakie efekty mogą być, proszę Państwa, to widzimy tutaj, bo rolnicy mają niestety tendencję, żeby zwlekać z terminem zbioru, bo chcą uzyskać ten plon energii, jak w tym przykładzie, jak największy. W pełni kwitnienia oczywiście, że on będzie największy w porównaniu do fazy kłoszenia dominantów runi, ale zawartość energii gwałtownie zaczyna spadać. A jakie to ma skutki w kontekście zastosowania tego typu kiszonek w żywieniu bydła mlecznego? Oczywiście dzienne pobranie paszy podstawowej będzie ulegać spadkowi. Dzienna wydajność z paszy podstawowej drastycznie ulega zmniejszeniu. Produkcja mleka z paszy podstawowej w skali roku, czy w skali tych 210 dni też nam się zmniejsza. No i co my robimy? Dodajemy paszy treściwej, żeby wykorzystać potencjał genetyczny krowy. Ale to niestety już z rentowną produkcją mleka czy z ekonomiką niestety jest tutaj nie po drodze, bo im więcej paszy treściwej stosujemy, tym podrażamy koszty produkcji mleka. Proszę Państwa, w czasie dnia, prosty przykład też pratotechniczny, kiedy kosić runi łąkową z punktu widzenia zbioru kiszonki z runi przewiędniętej. No właśnie nie rano, tylko w godzinach popołudniowych albo wieczornych, bo automatycznie uzyskujemy bonus zgromadzenia 20 gramów cukru w przeliczeniu na kilogram suchej masy, co w tonie suchej masy daje od razu, proszę Państwa, bonus 20 kilogramów cukru, czyli zaoszczędzenie 160 kilogramów paszy treściwej. I tak, proszę Państwa, powinniśmy szukać tych drobiazgów, które można poprawić, aby właśnie uzyskać sukces. A w tym wszystkim, kończąc powoli, chcę Państwu przedstawić takie bardzo, bardzo ciekawe zestawienie z podręcznika angielskiego łąkarstwa, gdzie porównywano dużą populację, bo tu chodzi o kilkaset gospodarstw z krowami mlecznymi, o podobnych, można powiedzieć, zasobach ziemi, pracy i kapitału, czyli w jakimś sensie takie, które można było porównywać. I proszę zauważyć, że oczywiście w tej populacji na poziomie różnych wskaźników ekonomicznych, czy to nadwyżka bezpośrednia, czy zysk, czy dochód rolniczy netto, no mamy bardzo duże zróżnicowanie. Mamy bardzo duże zróżnicowanie. Mamy gospodarstwa kiepskie, ale mamy gospodarstwa, które potrafią te zasoby odpowiednio wykorzystać. Gdzie tkwi tutaj, proszę Państwa, zagadka tych różnic w tym czwartym czynniku, w tak zwanym menedżmencie, czyli w umiejętności zarządzania tymi zasobami. To jest istota rzeczy. Czyli tutaj, proszę Państwa, mając określone zasoby, które oczywiście możemy poprzez dzierżawy, kupno i tak dalej lekko modyfikować, ale można, mając wiedzę, poszukując innowacji technologicznych, poprawiać ten finalny efekt produkcji mleka. Proszę Państwa,
zareklamuję bardzo krótko nasz projekt, którym obecnie się zajmujemy, unijny w ramach Horyzontu 2020. Zapraszam serdecznie na tą stronę internetową www.innoforgras.eu, bo tam, proszę Państwa, prezentujemy w gronie 8 krajów, które realizują ten projekt i 20 partnerów, które tworzą konsorcjum, różne ciekawe innowacje w gospodarowaniu na użytkach zielonych, ale głównie w kontekście produkcji mleka. Mamy oczywiście kolegów z Italii, którzy mają tam swoje gospodarstwa kozie, owcze, trochę Francji z bydłem mięsnym, ale z tak zwanych przypadków, które są analizowane, 100 chyba 90 różnych farm, bo właśnie to są nasze farmy innowacyjne, które poddajemy analizie. Myślę, że 150 to są gospodarstwa mleczne. Także zapraszam, tam są portrety gospodarstw pokazane, tam są te innowacje konkretnie nazwane, scharakteryzowane, dlaczego ta innowacja działa, bo chodzi o to, proszę Państwa, że myśmy, tutaj kolega profesor Strabel też na pewno to potwierdzi, że taka jest opinia w Unii Europejskiej, naprodukowaliśmy już dosyć dużo nauki, natomiast teraz jest czas, żeby tą naukę wdrożyć do praktyki rolniczej. I to jest jak gdyby to zadanie, które w ramach innowacyjnego partnerstwa w rolnictwie, które na dzień dzisiejszy EPI znacie Państwo bardzo dobrze, jest tym głównym hasłem. Na ile nowe elementy naukowe jesteśmy w stanie wdrożyć, jesteśmy w stanie po prostu wprowadzić do praktycznego rolnictwa, a w naszym przypadku produkcji mleka. Bardzo dziękuję za uwagę.